Tak wygląda dzisiaj nasze biuro. Kiki pojechał z rodzinką do zwiedzania jakiegoś parku, zwiedzać baobaby i rośliny. A my w tym czasie pracujemy. Stanowiska Łukasza widzieliście, patrzcie jaki mamy widok. Czy to wakacje, czy to praca? Pan się zapytał, czy nie przeszkadza nam muzyka. Mówimy, że nie, no to zaczął grać reggae. Opuszczamy dzisiaj nasz parking, na którym spędziliśmy 4 dni. Jeszcze się za chwileczkę spotkamy z Kamilem i z Kasią, a później pojedziemy w stronę Malagi, bo zobaczyliśmy, że w Maladze jest najcieplej. W Maladze jest teraz ponad 20 stopni i nie pada deszcz, więc najbliższe dni będziemy w okolicach Malagi. A tak wygląda nasz poranek. Kasia pisze jak zwykle. Co robisz, Kasia? Zadania z drugiej artysty. Aha. Ci nie przeszkadzam? Łóżko jest pościelone idealnie na przyjście dziewczynek od Kamila. Poduszeczki są. Zapytały się mnie dziewczynki, co my robimy z tymi poduszkami wieczorem? A ja mówię, śpimy, a one tak westchnęły. No, nie mamy gazu, skończył nam się gaz w kuchence gazowej. Musimy to ogarnąć, musimy dowiedzieć się, jak, co zrobić z tym gazem. Dlatego też nie jemy ciepłych posiłków, jemy od wczoraj zimne. Jedliśmy sałatkę na obiad, a na śniadanie dzisiaj jedliśmy kanapki z wędlinką z chorizo. I co już więcej? No nic, czekamy na Kamila i na Kasię. Kasia medytuje, a jedę się ogolić w tym czasie. Pokażę wam, jak się goli. Jak się mieszka w wannie, jak się używa golarki. Zrobione. Broda ogolona. Wyglądam 5 lat mniej, prawda? Jeszcze jesteś w medytacji? Dzień dobry. Mały Buddo. Witaj, mój mały Buddo. Kasia, kiedy będzie odcinek o medytacji? Wkrótce. W tym roku? Może dziś? Może być już dziś, jak już świecę, albo jakaś. Chcesz zrobić odcinek o medytacji dzisiaj? Mogę. No, to spoko. To następny odcinek będzie medytacja, nagramy go teraz, a w następnym pokażemy. Kasia, co ci się dzieje? Szczepła mi noga! Wow. Która? Tak za długo posiedzę, to ta? Mnie cierpnie. Ta. O, biedna. To są ujemne skutki medytacji. To nie jest kwestia medytacji. Wydaje mi się, że coś jest nie tak z moimi nogami. A można też medytować na leżąco. Ja tak medytuję co wieczór, od 22 do 6 medytuję na leżąco tutaj, po tej stronie. To jest śpi, medytacja, Łukasz. Jest super. Ty śpisz. To jest medytacja. Śpisz. To jest medytacja. Gdzie? Jadą. Buziaczki. Przyjechali nasi goście. Yes. Są.
Ale wam obsypało samochód. Hej, hej. Cześć, witajcie. O nie. Dlatego ci nie zadzwoniłem, że to... Oje, a gdzie to się stało? Wyjeżdżałem po prostu z tego. Z kempingu i drzewo. A to było najlepsze rower, kurczę. O, kurczę. Ojej, kurczę, szkoda tego. Lampy działały, nie? Ale mruga, cały czas mruga. Kierunkowskaz chyba. Kierunkowskaz, no. No. To jest i tak pół biedy, że działa. No. Narzędzia się przydają. Teraz naprawiamy przyczepę Kamila. Jak idzie? Młotkiem idzie. Dobrze, że Łukasz ma wkręty, bo mi się wszystkie pokończyły. Tak, jeszcze mi zostały z budowy. Te wszystkie narzędzia są z garażu, jak budowałem kampera. I bardzo dużo śrubek przeróżnych zostało. Więc i trytytek. O, mam trytytki, bo coś nie będziemy spinać trytytkami. Kamil tam naprawia, a w tym czasie w naszym busie. Co w naszym busie się tu dzieje? Jemy. Co jecie, dobrego dziewczyny? Szynkę i kanapkę z masłem. O, kanapkę z masłem. Bo Nadia zmieniła zdanie, nie lubię na hiszpańskiej szynki. Aha. To super. Chcesz zajść? No. Ania, co tu przyniosłaś? Piezinkę. Małpy. Małpy, twój ulubiony kocek małpki. No to wskakuj na to wygodne łóżko. A nie ma śliczny śmiech, nie? Kochani, przyszedł czas na zmianę naszego logo. Jak większość z was wie, mamy je nowe. Także czas na ściągnięcie starego magnesu. Przyczepienie nowego. Pokaż jeszcze, jak wyglądało stare. Stare papa, ale będzie jeszcze z nami, nie wyrzucamy go całkowicie. Może kiedyś pójdzie na aukcję. Tak się u nas robi zapiekanki. Tak. To będą najpyszniejsze zapiekanki. Pomocnicy. Chodźmy. Zrobione zapiekanki? A tutaj jest jaszczur. Jaszczur. Reptilia. Jaszczur niebieski. A! Straszył mnie. Ania, czy on ma jakieś imię? Emilia. Piękne imię jak na jaszczura. Cześć Łukasz. Cześć. Naprawiliście? Naprawiliśmy przyczepę, mogą jechać dalej. Jest wyszło super. Słońce, tak. Robi się pogoda. Pozbyć sobie bluzy za chwilę i super. Dzieci są w busie, dokładnie. Tutaj je widzimy, a teraz będziemy nagrywać jeszcze mamy raz. 3 minuty, bo dzieci są w samochodzie, a my przeprowadzamy właśnie teraz wywiad z naszymi gośćmi, którzy... No, my jesteśmy gośćmi u nich teraz. Kamil z Kiki Świat, Kasia, żona Kamila. Oni nam powiedzą teraz parę słów o tym, jak zaczęła się przygoda, bo nas to bardzo ciekawi i chcemy to też usłyszeć razem z wami. Jak zaczęli podróżować w przyczepie. Dobra, no to Kasia, ty powiedz, dlaczego podróżujemy. Dlaczego podróżujemy? No zawsze było to naszym marzeniem, w ogóle moim takim skrytym, mieć dom na kółkach i ziściło się najpierw z Kamilem, jeszcze zanim nie mieliśmy dzieciaczków, podróżowaliśmy autem, właśnie byliśmy w takiej podróży miesięcznej, to było spełnienie naszych marzeń i postanowiliśmy to powtórzyć ze względu na to, że się urodziły dzieciaczki jedno po drugim, więc chyba 5 lat nie byliśmy w podróży, a już nas gdzieś tam serce wyrywało, więc nie chcieliśmy znowu czekać kilka lat, aż dzieci podrosną, tylko postanowiliśmy wykupić tą przyczepę i po prostu wsadzić je do środka i wyruszyć je. One są tak małe, okazało się, że to był świetny pomysł, bo jeszcze nie mają obowiązku szkolnego, przedszkolnego, więc możemy korzystać, możemy być ile chcemy.
i cieszymy się tym bardzo. Dlaczego kamper? Dlaczego przyczepa, a nie kamper? Po pierwsze, że była tańsza ta przyczepa. Mniejsze opłaty tam te roczne, nie trzeba takiego wysokiego OC. Płacić OC? OC, nie? Tak. Ubezpieczenia. Ubezpieczenia. Można odczepić samochód od przyczepy, że możemy na zakupy jechać szybko i wrócić, nie składając tego wszystkiego, bo jednak przy dzieciach wszystko jest zawsze w powijakach. I dlaczego jeszcze, Gasie? No jest fajna, przestrzenna na pewno. Dużo więcej miejsca było. Dużo bardziej przestrzenna niż kamperze, bo mieliśmy okazję właśnie przetestować kamperka na kilka dni. I było tam strasznie ciasno, no... Znaczy oczywiście są duże kampery też, ale im większy kamper, tym droższy, nie? Ale ja się z tym zgadzam, bo jak tylko weszliśmy do tej przyczepy, to poczuliśmy po prostu przestrzeń, która tutaj jest. Można się wyprostować, można się rozłożyć, machać, tańczyć, przejmować gości. Jest naprawdę jak w takim kawalerce, takim malutkim mieszkaniu kawalerce, jest tu wszystko. Kuchnia, łazienka, część wypoczynkowa. Bardzo dużo miejsca tu jest. Bardzo nam się to podoba, że dzieci mają swoją oddzielną też sypialnię. Naprawdę. Fajnie. Jakie są, macie porównanie, mieszkanie właśnie w domu z rodziną i mieszkanie w przyczepie? Jakie są plusy, a jakie minusy? Znaczy dom mamy ogromny, bo mieszkamy sami, więc są tam ogromne przestrzenie tutaj. Znaczy takie ogromne? Nie, 120 metrów, nie? No, ale dla mnie jest ogromny, ja się wychowałam w mieszkaniu z bardzo dużą rodziną, cztery siostry na pokoju, więc dla mnie nasz dom jest ogromny. Jakie plusy? No na pewno jest tam bieżąca woda i kanalizacja, takie, nie trzeba się zastanawiać, kiedy, że trzeba napełniać te wszystkie rzeczy. No to dosyć dużo czasu zajmuje, nie? Pewnie też wiecie, tak, że trzeba... Dolewanie, wylewanie, trzeba przemyśleć, ile wody się zużywa. W domu jest pralka, tutaj generujemy masę prania. Minus, że trzeba to pranie gdzieś ciągle robić, przy dzieciach przynajmniej, nie? Że... I są zmywarki w domu. No. Tutaj od wielu lat zaczęliśmy zmywać. No. Bardzo dawno nie zmywaliśmy rękoma. Ale plusem mieszkania w przyczepie jest to, że ciągle się przemieszczamy i jest gdzieś po prostu, jest po prostu ciekawie. Codziennie jest ciekawa rzecz do zobaczenia. Obcujemy z naturą. Jak się mieszka 5 lat w jednym miejscu, na jednej ulicy, no to dzieci tylko wychodzą na tą ulicę czy tam do ogródka i mają ciągle ten sam krajobraz, nie? A tutaj ciągle coś się dzieje i... No i super jest to, że no teraz jest zima w Polsce, 0 stopni, a my tutaj mamy 16 to jest i dzieci nadal są na zewnątrz, ledwo otworzą oczy, to już chcą w piżamkach wyskakiwać, nie z przyczepy. A widzicie jakąś różnicę po dzieciach? Czy one na przykład jakoś inaczej rozwój zachowują? Rozwój, na pewno się... Słówka łapią, więcej uczą się hiszpańskiego, takich prostych słówek. Hiszpańskiego, angielskiego, są bardzo otwarte. Wesołe, radosne, wszystkich zarażają. Aha, to prawda, takie są. Tyle dobrej energii mają. Widzimy to po ludziach, jak z nami rozmawiają, że nasze dzieci non-stop się śmieją. Mówią, że nasze dzieci non-stop się śmieją. Ale łatwiej też się podróżuje z dziećmi, bo ludzie są do ciebie bardziej przyjaźni, przyjaźnie nastawieni, nie? Jak idziesz sam, no to tak nie wiadomo, kim ty jesteś. Dokładnie. Idzie jakiś facet, nie? Ale idzie facet z trójką dzieci, to każdy praktycznie się uśmiecha, nie? I to jest też fajne, że te dzieci jakby powodują to, że ludzie do ciebie jakby chcą zagadać albo coś takiego, jest przyjemniej też, nie? Są przeurocze, przewesołe, te dzieci cały czas się cieszą, cały czas się śmieją, bawią, odkrywają też, mają te smaki nowe, nie? Czy kaki, czy tak, tam mnóstwo owoców. Próbować, wiedzą, co to jest, czy to smakuje, czy to nie smakuje i mają szansę tego spróbować. Gdzie idziecie dalej? Teraz jedziemy w kierunku jakby domu Polski. Cofamy się od Gibraltaru przez Malagę, między Malagą a... Tam jest takie miasto. Almeria? Almeria. Almeria, to gdzieś tam będziemy próbowali szukać pola kempingowego. No i tam chcemy spędzić święta. Więc chyba tak, złożymy życzenia. Złożymy wam teraz życzenia wspólnie wszystkim naszym widzom od nas. Kasi z podróżowania i Łukasz od Kamila. Wszystkiego życzymy wam dobrego. Wszystkiego dobrego, tak przesyłamy wiele ciepła, radości. Niech te święta będą pełne miłości, rodzinnej, ciepłej atmosfery. Radości. Z takim notatnikiem, z planami podróżniczymi gotowymi na nowy rok. Zapiszcie sobie cele na nowy rok, bo my już się uzgodniliśmy, że my zapisujemy nasze cele i nasze cele się spełniają, nasze marzenia się spełniają, bo my je zapisujemy, więc życzymy wam, żeby się wam spełniły wasze wszystkie cele i marzenia, które sobie postanowiliście na 2019 rok. I jeżeli ktoś z was marzy o wyruszeniu w trasę przyczepą, kamperem albo busem. To zróbcie po prostu. Życzymy wam, żeby to się zrobiło. Rzućcie wszystko i jedźcie. Tak, to zobaczymy. Twój też, mój też. Bo ja też. Ja nie.
Tutaj jeszcze mikrofon się nagrywa. Pozdrawiamy wszystkich, kamery nam się rozładowały. Tak, właśnie obydwie kamery padły, także do zobaczenia. Do. Pa, pa, pa.